Was, kochani, serdecznie. Zanim zaczniemy dzisiejsze gotowanie, chciałbym Wam coś pokazać. Tak dawno żadnych filmów nie było. Wiecie dlaczego? Widzicie, co tutaj jest? Widzicie, co tutaj jest? Tak jest, moi drodzy. Zanim zaczniemy gotowanie, chciałbym Wam pokazać, co udało mi się przez ten tydzień zrobić i dlaczego tego gotowania nie było. Kochani, prezentuję Wam całkiem nową kuchnię, prawie skończoną. Tam, jak widzicie, brakuje jeszcze zmywareczki tutaj, ale ona lada dzień, lada moment się pojawi. Piękne białe szafki, piękna czarna lodówka. Kochani, to będzie takie teraz gotowanie odchodziło, że naprawdę warto poczekać i warto zostać. Bo w tej oto nowej kuchni będziemy gotować na pewno dużo, dużo, dużo częściej, ponieważ jest to teraz przyjemne i fantastyczne po prostu. A dzisiaj przygotujemy makaron tak zielony. Makaron tak zielony, jak ci, co przychodzą pierwszy raz na siłownię. Makaron tak zielony, jak świeżaki na siłowni. Jeszcze go nie próbowałem, więc moi drodzy, mam nadzieję, że będzie to dobre, będzie to w ogóle zjadliwe. Produkty. Nie będziemy potrzebować bardzo wielu produktów. Będzie to danie szybkie, sycące, dobre po prostu. Zobaczcie. Naszą bazą będzie makaron. Tagliatelle, bardzo lubię ten makaron, takie grubsze wstążki, troszeczkę fajny, dobra konsystencja później z tego wychodzi, także jeżeli nie macie, trudno, może być inny, lubicie wstążki, jakieś muszelki może lubicie, tudzież inne wynalazki, nie ma najmniejszego znaczenia, może być nawet zwykły makaron do spaghetti, to będzie baza węglowodanowa, także to nam się przyda. Skoro makaron ma być zielony, no to potrzebujemy coś zielonego, prawda? I nie będzie to moja mięta, która tu zobaczcie jak wysoko rośnie. Będzie to groszek zielony w puszce. Można użyć mrożonego groszku, tylko to jest tradycyjny, nie konserwowy groszek. Nie, groszek konserwowy, tradycyjny. Także będzie dobry. Potrzebujemy dwie szalotki. Już myślałem, moi drodzy, że szalotki, że coś dobrego, słodkiego będzie, ale to tylko takie właśnie cebulki. No i wiecie, nie? Ja, pierwszy wegan czwartej RP, oczywiście weganin, czy jak zwał, tak zwał, boczek wędzony, parzony, no nie obyłoby się bez tego. Oczywiście, moi drodzy, ja zawsze mówię, że moją ulubioną pizzą jest pizza wegetariańska z boczkiem i szynką, bo ma bardzo dużo warzyw. Dlatego boczek musi być. Ups. I jeszcze jeden produkt, śmietanka 12%, nie musi być jakaś 36, nie będziemy tutaj robić jakichś kalorycznych, nie wiadomo jakich potraw. Całość myślę, że przyrządzimy w 15 minut, także zakasamy rękawy i bierzemy się do roboty. Oczywiście przyprawy, nie będę pokazywał, czosnek, papryka ostra, papryka wędzona, troszeczkę tym razem tylko i wyłącznie, pieprz biały i pieprz czarny, do tego odrobina soli. To jest wszystko, czego będziemy potrzebować. Zacznijmy zatem od makaronu. Żeby ugotować makaron, oczywiście potrzebujemy garnuszek. Tutaj, czy tu? Nie wiem, moi drodzy, to jest jedno z pierwszych moich gotowań i trafiłem od razu na garnuszek. Weźmiemy taki troszeczkę większy. Dobra. To będziemy potrzebowali na makaron i będziemy potrzebowali jeszcze jakąś taką troszkę większą patelnię, żeby przyrządzić nasz
sos, że tak powiem, groszkowy do tego wszystkiego. W pierwszej kolejności nalejmy odrobinę wody do garnka. Pamiętajcie, żeby do gotowania makaronu nie używać jakiejś tam nie wiadomo ile wody, troszeczkę, tyle tylko, żeby ten makaron się tutaj przykrył. Także wstawiamy. Tak jest, woda na makaron nam się gotuje. Można oczywiście odrobinkę, ale pamiętajcie, osolmy wodę tylko troszeczkę. Nie potrzeba tam całej wieliczki, że tak powiem, tylko odrobina soli do smaku. Jak woda zacznie się gotować, wrzucimy tutaj makaron, a tymczasem bierzemy się za nasze podstawowe składniki. Dobra. Pamiętajcie, moi drodzy, żeby cebulę, jakieś takie rzeczy wrzucać już na mięso, a nie najpierw cebulę smażyć, dusić, a dopiero później mięso wrzucać. Wiecie dlaczego? Bardzo prosta jest przyczyna. Ponieważ jak wrzucicie najpierw cebulę, ona puści soki. Nie ma opcji, żeby to mięso się fajnie wysmażyło. Ono się będzie dusić, ono się będzie gotować, a my chcemy fajnie nasz boczek mieć podsmażony, zatem bierzemy boczek. To będzie porcja, moi drodzy, taka na dwa, może nawet trzy posiłki. Zrobimy trochę więcej, także 100 gramów boczku wędzonego, parzonego. Potrzebujemy pokroić to w taką troszeczkę większą kostkę. Nie bójmy się, weźmy duży nóż, ona przy smażeniu i tak się nam troszeczkę zmniejszy, więc przekrójmy na pół, przekrójmy jeszcze raz na pół, jeszcze raz na pół, tak jest, może trochę tu ustawię, żeby było lepiej widać jak gotujemy. O, tak będzie, idealnie będzie, wyśmienicie. I na końcu zróbmy z tego taką troszkę większą kostkę. Mamy, moi drodzy, przygotowany boczek. Proponuję, spróbujcie zawsze odrobinę, żeby wiedzieć, czy jest słony, czy nie jest słony, żeby później to dobrze doprawić. Dobra, rozgrzewamy patelnię, tłuszczu nie wlewamy, ponieważ do boczek, po co tłuszcz jeszcze na patelni? Niech ta patelnia się dobrze nam tutaj rozgrzeje. Ja wezmę jeszcze jeden przybór, będę potrzebował, a mianowicie jakieś mieszadło. Także na chwilę znikam. I już się, moi drodzy, ponownie pojawiam z mieszadełkiem. Będzie nam na pewno potrzebne. Ok, patelnia już się nam tutaj fajnie troszeczkę nagrzała, także wrzucam boczek. Niech patelnia będzie dobrze nagrzana, ale zmniejszmy troszkę ogień. Niech to nam się nie pali, niech to nam się fajnie tylko i wyłącznie przypieka. Teraz cebula. Obierzmy cebulę. Tutaj mam taki mały śmietniczek przygotowany, żeby właśnie nam tutaj nie straszył w kadrze. Ile lubicie? Może być jedna, mogą być dwie. W jakiej formie lubicie? Ja preferuję takie większe piórka, także myślę, że tą cebulkę pokroję po prostu w takie cieniutkie plasterki. Zobaczymy, czy jedną, czy dwie. To jest zdolności kucharskie, są jakie są, ale wiecie, co jest najważniejsze? Podobno to jest dobre, także tyle mogę powiedzieć. Dobra, wymieszajmy też ten boczek. Pięknie się podsmaża. Wiecie co? Dam dwie cebule, bo jednak jest ich troszkę mało, a damy dużo później, dużo naszego groszku i tego boczku też jest sporo. Niech to będzie miało jakikolwiek smak później, żeby takie mdłe nie było. Moi drodzy, jak tu zaczęło już pachnieć w tej kuchni.
sąsiedzi zaraz się zlecą spróbować, co ja tutaj takiego dobrego robię. Dobra, cebulka obrana, odkroimy jeszcze tę końcóweczkę, tak jest, i dokroimy. Wrzucamy to do naszego boczku, już możemy trochę tej wizję zmienić, moi drodzy. Dorzucam cebulkę do boczku. W międzyczasie zauważyłem, że woda na makaron również zaczyna dochodzić. Ta cała paczka ma 40 deko, 400 gramów makaronu. Skoro ma być to takie na takie dobre 2-3 porcje, to ja wrzucę, zaraz tu wam ustawię. Pamiętacie, mamy wagę, stawiamy sobie makaron na wagę. Ja bym chciał mniej więcej 150 gramów użyć. Ok, jest. To wrzucamy. Ok, jeszcze możemy sobie takie małe gniazdko dorzucić. Dobra, reszta wędruje do góry. Także już nam się tutaj makaronik fajnie zaczyna gotować. To samo boczek z cebulką. Trochę zdejmę z ognia, bo zaczęło się tu przypalać, ale moi drodzy, boczek z cebulką, to samo danie byłoby dobre po prostu samo w sobie. Dobra, jest, mamy. Malutki ogień. W międzyczasie, jak gotuje się nasz makaron, dorzućmy kolejny składnik, jakim jest zielony groszek. Ja uwielbiam groszek, moi drodzy. Kukurydzę, groszek, fasolkę. To są bardzo fajne, dobre produkty. Odsączymy wodę. I wrzucimy całą puszkę kukurydzy. Całą puszkę groszku oczywiście. Na patelnię. Jeżeli nie lubisz groszku zielonego, no cóż, ten odcinek wtedy nie jest dla ciebie, ale myślę, że i tak możesz obejrzeć. No tak się właśnie zastanawiam, czy cały, czy pół. Moi drodzy, damy pół puszki na razie. I niech to nam się wszystko tutaj pięknie smaży, dusi. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda, jak ten groszek tutaj zielony z cebulką, z boczkiem, jak to pięknie wygląda, jak to będzie dobrze smakowało. Muszę się troszeczkę porozduszać, żeby ten groszek się odrobinę też tam tutaj troszeczkę rozciapał. I to będzie taki sosik, a nie zwykły, normalny groszek. Po prostu łyżką trochę po poduście groszek zaraz zmięknie. Będzie mięciutki, zrobi się nam taka lekka papka z tego wszystkiego. I o to nam chodzi. Tak jest, już to widzę, na łyżce zostaje. Pięknie, miękko. Dodam jeszcze, że nie musicie używać śmietanki. Są różnego rodzaju napoje owsiane. Sam nawet już miałem w ręku waniliowy napój, a tak sobie myślę, groszek jest słodki. Jakby tak, taka lekka nutka wanilii tu była, to byłoby naprawdę i przepyszne. Ale tak sobie myślę, za dużo. Już wystarczy, że groszek jest taki fantastycznie lekko słodkawy. On nam się tu skarmelizuje. Tak jest. Dobra, śmietanka. Patrzymy, czy tutaj nic nie jest popsute. Dobra. Bo nam się groszek wysycha, dlatego też nie za dużo. To nie ma obciekać tą śmietanką. 100 ml myślę, że to będzie maks. Zaraz sobie zważymy, zmierzymy.
weźmy to na wagę. Pewnie wam gdzieś tu uciekam z kadru cały czas, ale poprawimy sobie. No dobrze, co my tu mamy? Jeszcze możemy trochę chlasnąć. Moi drodzy, takie 150, tak jest. Między 150 a 170 ml. Śmietanka 12, moi drodzy, to ma dużo kalorii. To ma troszkę, nie? 134 kalorie, więc to jakieś 200 kalorii będziemy mieli ze śmietanki. Będziemy mieli jakieś 150 kalorii do 200 z groszku, razem 400. Mamy nasz boczek i makaron, więc znowu całe to danie, ono będzie miało trochę kalorii. Znowu myślę, że razem z tym makaronem będzie około 1000 kalorii. Ale to fantastycznie, bo to podzielimy sobie na 2 lub 3 porcje. Warto gotować, warto posiłki gotować sobie na przyszłość, bo jutro nie będzie mi się chciało gotować. Jak pewnie wiecie, jutro jest dzień wolny, w zależności kiedy to oglądacie, ale dzisiaj jest 31 dzień października, jutro jest pierwszy dzień listopada, więc oczywiście jest to dzień wolny, sklepy są pozamykane, dlatego też wolę dzisiaj sobie już zawczasu coś dobrego, fantastycznego upichcić i mieć na 2 dni. Tak jak mówiłem, całość tam 15-20 minut pewnie gotowania zajmie. Teraz przyprawy. Pieprz. Pamiętajcie, że to danie musi być takie lekko słodkie, więc ostrych przypraw nie dawajmy za dużo. Troszkę pieprzu, dosłownie odrobinka. Czosnek. Lubicie? Możecie dać świeży czosnek. Ja mam cały czas jeszcze mój tutaj czosneczek granulowany, też niedużo. Groszek z czosnkiem kontrastuje, nie za dużo. Papryka ostra również nie za dużo. Troszeczkę, żeby takie pikantności dodać. Akurat groszek na pikantno fajnie się komponuje. Papryka wędzona. Jest boczek wędzony, więc papryki wędzonej więcej. I na koniec taki specyfik, pieprz biały. On jest też taki delikatnie pikantny. Do beszamelu razem z gałką muszkatołową. Dlatego troszeczkę tylko do smaku. Dobra, przyprawy możemy już odłożyć, już nam się na teraz nie przydadzą. Olej też się nie przydał, można nam ewentualnie troszeczkę do tego boczku na początek dodać, ale nie ma takiej potrzeby, zupełnie nie jest on potrzebny, bo boczek puścił tłuszcz, boczek nam tutaj na pewno trochę tego też da. Teraz dokładnie wymieszajmy. I zobaczcie, zrobił się z tego taki gęsty sosik. Wiecie, albo takie gęste, jak to później jeść z tym makaronem. Makaron jeszcze chwilkę, makaron około 10-15 minut. Już wam mówię. Pamiętajcie, że jak gotujecie mięso, czy jak gotujecie makaron, to ta woda jest fantastyczna, po prostu. Czy nawet jak ryż gotujecie, to też jest taki ryżowy posmak. Wykorzystujcie te składniki, nie wylewajmy tego. Dodamy trochę tej wody z makaronu, żeby rozrzedzić nasz sos. Ale nie dużo. 2-3 łyżki, bo to nam jeszcze troszeczkę zaraz wyparuje. I to samo jak gotujecie jakieś warzywa, gotujecie mięso, nie wylewajcie tej wody. Bo w tej wodzie też jest dużo składników, witamin. Szkoda to wylewać. Po co to wylewać, jak można właśnie użyć tutaj do takiego wspaniałego dania. I pytaliście, albo nie pytaliście, ale dałem na początku, tak jak wiecie, tylko takie pół puszki tego groszku, nawet trochę mniej, bo dałem tyle mniej więcej, jeszcze zostało, takie 2/3. Dodajmy jeszcze na koniec trochę tego groszku, żeby znowu pobawić się strukturami. Będzie taki mięciutki groszek. Będzie też taki troszeczkę twardszy. Wszystko nam się tutaj pięknie skomponuje. Moi drodzy, jak to pięknie zaczyna pachnieć.
ale odłożę troszeczkę na bok, bo zaczyna to wysychać. A makaron jeszcze się do końca nie ugotował, dlatego poczekajmy, aż makaron dojdzie. Akurat ten makaron potrzebuje około 10 minut, także ja tutaj na chwilkę przerwę nagrywanie, a wy w tym czasie możecie na przykład przygotować sobie fantastyczną lemoniadkę. Bo wiecie co? Następnym przepisem, jaki zrobimy sobie, to będzie fantastyczna domowa lemoniadka, ale to jutro, w następnym odcinku. Moi drodzy, myślałem, że dłużej to zajmie, ale makaron już doszedł, makaron już jest mięciutki, także wlejmy, wiecie co, po gotowaniu tutaj naprawdę tej wody dużo nie zostało, dlatego ja to wleję wszystko, razem z tą wodą, razem z tym makaronem, wszystko do garnuszka. Tej wody naprawdę, jeżeli wam dużo zostało, jeżeli wlaliście na początku zbyt dużo wody, odlejcie trochę. Ale mi dużo nie zostało, dlatego wlałem to w całości. Tu jeszcze wyskrobię troszeczkę, mi tam na dole przywarło. Na razie garnuszek odłożę. Ten gaz już mi nie będzie potrzebny, ten mi będzie potrzebny. I teraz, moi drodzy, bardzo ważna sprawa. Fajnie, jak te smaki wszystkie przejdą, jak ta woda nam tutaj, ten sosik, to wszystko nam tutaj rozmięknie, przejdzie jedno, drugie smakami. Jeżeli nadal macie to za gęste, wolicie rzadsze, pamiętajcie, to ma być bardziej taka forma bolońskiego sosu, czyli zwarta, gęsta. Jeżeli taki lubicie, super, nie dolewajcie więcej wody. Jeżeli wolicie taki bardziej coś a la carbonara, taki bardziej troszeczkę lejący, okej, dolejcie sobie wody. I teraz chcielibyśmy, żeby ten makaron nam ładnie przeszedł, dlatego weźmiemy takie cudo, to się nazywa przykrywka. Będzie nam to potrzebne, łyżkę na razie odłożymy. Moi drodzy, jaka jest różnica? Jeżeli tego nie przykryjemy, to ta woda nam zacznie parować i zacznie się to zaraz znowu podsmażać. Dlatego zdejmijmy z garnuszka, jeżeli macie taką opcję. Ja tutaj na szczęście mam. Zobaczcie, mogę zdjąć rączkę i wtedy szczelnie, mam nadzieję, że to będzie może widać. O właśnie, przykucnę troszeczkę, czego się dla was nie robi. I teraz garnuszek jest szczelnie przykryty, a rączka jest na razie u mnie w ręce. Dajmy tutaj, niech to się pod tą przykrywką dosłownie 3-4 minuty, niech to się tak wszystko troszeczkę uparuje. Niech te smaki fantastyczne wejdą w makaron i zaraz będziemy mogli próbować. Dobra, moi drodzy. Tym oto akcentem będziemy dzisiejszy odcinek kończyć. Mnie jeszcze troszkę pracy czeka, bo tu trzeba śrubkę dokręcić, tam trzeba śrubkę dokręcić, podregulować, ale jak widzicie, moi drodzy, fantastycznie, w końcu można jak człowiek gotować, tak jest. Muszę przyznać, że jestem mega dumny z tej konstrukcji, bo no cóż, jakby to nie powiedzieć, wszystko sam tutaj zrobiłem, łącznie z jakimiś tam malowaniami ścian, bo już była masakra, jest jasno, jeszcze tylko jakieś LEDy tutaj będą, lata moment zmywareczka się w końcu pojawi, bo jak wiecie, to bez zmywarki to nie robota, także trochę tak pogadam, żeby tutaj to mięso jeszcze i to wszystko doszło do siebie, a tymczasem. Jeżeli ten przepis wam się spodobał, jeżeli wam to zasmakowało tak jak mi smakuje, to zostawcie suba, dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz taktyczny, postawcie kropkę nawet, cokolwiek, niech YouTube widzi, że tam reagujecie i promuje te filmy, niech mają później 10-100 milionów odsłon, a nie 10 czy 100. No, mała różnica tam rzędu 8, że tak powiem, zer, no ale cóż, fajnie by było oczywiście.
Także tyle. Tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze gotowanie. Ja zaraz zabieram się za konsumpcję, bo nie ukrywam, jestem już głodny. Patrzę na filmik, mamy 26 minut. Plus tam na początku to tam dziamdzielenie, bla 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 bla, że tutaj kuchnia i te sprawy. Jakbyśmy się sprężyli, trochę większy ogień dali, tam przygotowali sobie zawczasu wszystko. 25 minut, mamy przepyszny, przepyszny i fantastyczny obiad. Tak jak już mówiłem, makaron tak dobry, że tak zielony jak właśnie te świeżaki na siłowni. I tak się dzisiejszy filmik będzie nazywał. A ja się z wami żegnam i zapraszam, bo jutro będzie fantastyczna, przepyszna lemoniadka z bąbelkami. Pa, pa.